Nie milkną echa po ogłoszonej wczoraj przez Władimira Putina mobilizacji do rosyjskiej armii, zarówno w kraju agresora, jak i na świecie. Ogłoszenie przez Władimira Putina częściowej mobilizacji w kraju odbiło się szerokim echem, wywołując nie tylko żywą dyskusję na arenie międzynarodowej, ale także ogromne poruszenie w samej Rosji. Nie dla mobilizacji, tak dla pokoju na świecie, wołają uczestnicy pokojowych demonstracji. Demonstracji, za które grozi im więzienie czy wezwanie do wojska. Putin wezwał do walki na Ukrainie około 300 tysięcy rezerwistów. Na tym jednak się pewnie nie skończy. Część potencjalnych poborowych próbuje wyjechać z kraju, zanim będzie za późno. Loty na najbliższe dni z Rosji do pobliskich krajów, w tym Armenii, Turcji, Azerbejdżanu i Serbii, zostały całkowicie wyprzedane, a granice z sąsiadującymi krajami zostały zakorkowane. Przykładem jest granica rosyjsko-gruzińska. A to z kolei korki na fińskiej granicy z Rosją. Kolejnym kierunkiem jest Białoruś. Ta jednak jest podporządkowana Rosji. Tamtejsi funkcjonariusze służb mundurowych dostali już instrukcje, by ujawniać Rosjan, którzy przyjeżdżają na Białoruś, aby ukryć się przed wcieleniem do armii. A to już głos Unii Europejskiej. My jako Unia Europejska solidaryzujemy się z obywatelami Rosji, którzy mają odwagę zademonstrować swój sprzeciw wobec tego, co robi reżim, zwłaszcza jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Współczujemy tym rosyjskim rodzinom, które boją się o swoich synów, braci czy ojców, którzy są posyłani na śmierć w bezsensownej, bezprawnej wojnie. Tymczasem Kreml zdaje się nie widzieć problemu. Informacje o szumie na lotniskach i tak dalej są bardzo przesadzone, bardzo przesadzone. Istnieje wiele fałszywych informacji na ten temat. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie stać się ofiarą fałszywych informacji w tej sprawie. Rosjanie mobilizują swoich obywateli siłą, imigrantów przebywających na terenie Rosji podstępem. Jedną z zachęt do walki po stronie Rosji jest uproszczenie procedury otrzymania obywatelstwa tego kraju dla obcokrajowców. Można o nie wnioskować już po roku służby w rosyjskiej armii. Jasny sygnał do swoich obywateli wysyła Kirgistan. Ambasada Kirgistanu w Rosji przestrzega swoich obywateli czasowo przebywających na terytorium Rosji przed udziałem w konfliktach zbrojnych lub działaniach wojennych na terytorium innych państw, za które przewidziana jest odpowiedzialność karna. W Kirgistanie za takie działania przewidziana jest kara do 10 lat więzienia połączona z konfiskatą majątku. Podobne oświadczenie wydała ambasada Uzbekistanu. Rosyjska mobilizacja ma pokazać całemu światu, że Władimir Putin rządzi, mimo coraz skuteczniejszej kontrofensywy Ukraińców, zauważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Adam Krampichowski. Obawia się jednak, że ten krok może również stanowić tło do formularza tzw. negocjacji. Jeżeli świat, opinia międzynarodowa zobaczy, że Władimir Putin się nie poddaje, to tutaj też siły, czy to Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy państwo ukraińskie, będzie dążyło do jakichkolwiek ustępstw względem negocjacji na rzecz Federacji Rosyjskiej. Może tutaj tkwi ten diabeł w tak zwanych szczegółach, że tutaj Federacja Rosyjska sobie wymyśliła taką optykę. Ale co się będzie działo, co tkwi w głowie Władimira Putina, tego nie wie nikt. Prezydent Wołodymyr Zełenski wiele razy podkreślał, że Rosja prowadziła już wcześniej mobilizację do armii, ale robiła to w sposób mniej jawny. Ukraiński przywódca wystąpił w trakcie zgromadzenia ogólnego ONZ. Przedstawił 5 niepodlegających negocjacjom warunków pokoju. 5 warunków odstraszających agresora. Kara za zbrodnię agresji, kara za naruszenie granic i integralności terytorialnej, kara, która musi obowiązywać do czasu przywrócenia uznanej międzynarodowo granicy. Pozostałe punkty przedstawione przez Zełenskiego to ochrona życia, przywrócenie integralności terytorialnej, gwarancje bezpieczeństwa i prawo do samoobrony. Powszechna mobilizacja ogłoszona przez Putina to jedna z gróźb agresora. Kolejna wiąże się z użyciem broni jądrowej. To jawne sprzeniewierzenie się traktatom.
wskazuje amerykański prezydent Joe Biden. Ten świat powinien widzieć te skandaliczne czyny takimi, jakimi są. Putin twierdzi, że musiał działać, ponieważ Rosja była zagrożona, ale nikt jej nie groził i nikt poza Rosją nie szukał konfliktu. W cieniu paniki i strachu rozsiewanym przez Kreml pojawiają się i dobre wieści dotyczące wymiany jeńców. Wymieniliśmy jednego rosyjskiego poplecznika Putina, Wiktora Medwedczuka, na 200 żołnierzy. Najpierw zaproponowano nam odesłanie 50 żołnierzy w zamian za niego. Nalegaliśmy i 50 rozrosło się do 200. Oni są już na Ukrainie. Łącznie, jak poinformował Wołodymyr Zełenski, do kraju powróciło 215 osób. Wśród nich są także kobiety w stanie błogosławionym.